Czołem widzowie, dziś filmik z Ostrowi Mazowieckiej, bo obiecałem w jednym z materiałów z tego miasta, że z racji, że mam blisko, to zrobię sobie przegląd wszystkich knajp po kolei. Dzisiaj mam zapiekankę z baru Frytka, która kosztowała 7 zł. Wchodzę do lokalu, jedna osoba siedziała na zewnątrz, ludzi nie było, ale miejsce to ma ugruntowaną pozycję, jeśli chodzi o Ostrów, bo szczególnie w komentarzach na fejsie rekomendacja Frytki pojawiała się często pod postem z Ostrowi właśnie. Ja tam nagrywałem kiedyś TikToka zapiekanki bez recenzji, a dziś mam takową na YouTubie i powiem wam, że ja fanem nie zostałem. Zachodzę na miejsce, nagrywałem tam kiedyś recenzję hamburgera Old School, no i był spoko. Spojrzałem na menu, w przyszłości może nagram też hot doga, ale dziś wybór padł na zapiekankę, mała wersja z ketchupem i majonezem za 7 zł. Zatem na pewno należy wyróżnić cenę, bo tanio jest, no. Jest to połowa bakietki, zatem cała jest dwa razy większa. Logiczne, docelowo można było wziąć z warzywami, ale ja chciałem przekonać się, czy może za pierwszym razem coś było nie tak, no ale tylko utwierdziłem się w fakcie, że to niestety nie moje smaki. Czas oczekiwania to 3 minuty, bagietka chrupiąca, nie raniła podniebienia, ale zapytawszy, co wchodzi w jej skład, to pani powiedziała, że pieczarki, a pieczarek tam nie widać ani nie czuć. Zamiast tego jest jakaś pulpa, która przychodzi cebulastym i słonkawym posmakiem, która zdetronizowała smak keczupu i majonezu. Zjadłem kilka gryzów i mówię, szanuję, że działają długo i się utrzymują, ale to po prostu nie są moje smaki, zatem zapiekanki w odróżnieniu do hamburgera nie polecę. Nie jest to klasyczny farsz pieczarkowy, a taka mazia, która jest słonkawa i według mnie nijak to nie pasuje do zapiekanki, no ale wiem, że ludziom to pasuje, bo inaczej by się nie utrzymywali, czy tam utrzymali. Po prostu mamy inne zdanie, więc dziś nie daję oceny na 10, bo byłaby niska. Sprawdzimy sobie tam jeszcze kiedyś hot doga. Na razie dwa produkty przetestowane. Jeden git, drugi słabo, ale zobaczymy jak hot dog i tym rozstrzygnę, czy warto tam chodzić, czy nie. Kto tam jadł, jak wrażenia? Ludzie mówią, że jest spoko, ale po prostu nie moje smaki, jeśli chodzi o zapiekankę. I to tyle. Pozdro!